Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kerala Research na zlecenie Kaczmarskim Kasą firmy windykacyjnej, polscy przedsiębiorcy niechętnie korzystają z windykacji zewnętrznej. Powstają tutaj pewnego rodzaju mity, że windykacja zewnętrzna jest droga, tak uważa 2 na 5 przedsiębiorców, a także obawiają się straty klienta poprzez działania windykacyjne firmy zewnętrznej. 1/4 przedsiębiorców deklaruje właśnie takie obawy. Te obawy są według mnie zupełnie nieuzasadnione, zresztą tak wynika też z badania, jeżeli przyjrzymy się jemu dokładnie, bo okazuje się, że tak naprawdę w tej chwili z usług windykacyjnych korzysta co 10 przedsiębiorca i to tylko w sposób doraźny. Około 16% przedsiębiorców korzysta z zewnętrznych firm windykacyjnych, z usług profesjonalistów, praktycznie w każdym przypadku. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw 3 z 4 nie korzystają z usług zewnętrznych, jeżeli chodzi o dochodzenie swoich wierzytelności. W ten sposób przedsiębiorcy zupełnie niepotrzebnie tracą czas, zamiast zlecić taką usługę profesjonalistom, którzy dokładnie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z dłużnikiem, żeby odzyskać należności, a jednocześnie nie zrazić go do kontrahenta, z którym współpracuje, bo jest bardzo ważnym, żeby podtrzymać relacje handlowe mimo działań windykacyjnych. Obawy przedsiębiorców, że windykacja jest droga, są zupełnie nieuzasadnione, ponieważ już od wielu lat firmy windykacyjne otrzymują zapłatę tylko wówczas, gdy windykacja zakończy się sukcesem. Poza tym windykacja własnymi zasobami także kosztuje. Jak wynika z badania, większość przedsiębiorców, około połowy, ponosi takie koszty w wysokości około 500 zł miesięcznie. Co 10 nawet do 5000 zł miesięcznie, około 12% około 1000 zł miesięcznie wydaje na koszty związane z windykacją, niezależnie czy są to koszty windykacji zewnętrznej czy wewnętrznej, więc jest to pewien mit, że windykacja jest droga. To klienci, którzy z nami pozostaną na długo, którzy nam będą zawsze płacili na czas. Jak okazuje się, nie jest to prawdą, bo nawet ci stali klienci bardzo często nie płacą nam na czas. A jeżeli pozwolimy sobie raz na taką sytuację, to możemy być pewni, że nasz kontrahent będzie wykorzystywał taką sytuację w przyszłości. Czyli tutaj pewna mobilizacja do utrzymywania terminów zapłaty jest jakby niezbędna i też na pewno pomogą nam tutaj profesjonaliści zewnętrznych firm windykacyjnych.